Witajcie, moi drodzy widzowie, z tej strony Kamil, a przed Wami ostatni zestaw rycerzy Ultimate, którego brakowało mi do pełnej już kolekcji. Instrukcja zawiera podobne smaczki jak instrukcja od Lensa, więc nie będę jej tutaj zbytnio opisywał. Zaś sam zestaw jest niezwykły i to jak. Cóż by tutaj powiedzieć, minifig po raz kolejny idzie w jak największą epickość. Dodatkowo jest w bardzo pięknym kolorze pomarańczowym, a ja osobiście bardzo lubię pomarańcz. Jest to jeden z moich ulubionych kolorów, chyba nawet drugi w kolejce, zaraz po fioletowym. Płownie mam tutaj piękny torsik i nóżki z nadrukami. No i oczywiście jak już mówiłem, ten motyw, że tak jak rycerz ma jakiś charakterystyczny kolor, wersji ultimate idzie on na pierwszy plan. Tutaj jest pewna różnica mianowicie w tym oto torsiku, który jest zespolony ze zbroją. Nie mamy tylu przezroczystych elementów, ile to jest zazwyczaj. No dobra, mam tutaj przezroczyste ramionczka, ale no niestety większość jest nieprzezroczysta. Nie ma tutaj jednak co niż projektantów, ponieważ gdyby było to przezroczyste, to było widać takie, że tak powiem w nauczności. Oczywiście mam tutaj herb, tym razem w nie za innym miejscu, bo nie pod zbroją, tylko na zbroi. Przepiękną przyłbicę z czymś w rodzaju rogów oraz hełmem, który, o nie, w przeciwieństwie do Lensa nie jest to hełm rodem z, z rodem z Citi. Błyszki, jedna wściekła, druga łakoma, bo jak wiadomo, Axel to łakomczuch. Chociaż zawsze jak będzie musiał, to stanie do walki. Jako akcesorium dostajemy tutaj taki oto topór w kolorze pasującym Topór to po angielsku ax, więc stąd się wzięło nazwa Axel. Nasza postać zaś broni się tarczą gdzie można wczepić mocne nexo. Sama kolorystyka mimo iż nieco się różni od tego co zazwyczaj było widoczne tym tym wszystko zadowala mnie a jako akcesorium, że tak powiem na plecy dostajemy tutaj wielkie pionchy, które są elementami od Bionicul. Też nie pokazują, że zestawy Bionicul i systemowe mogą ze sobą jakoś współpracować. No Ale oczywiście, można to też uznać za jakąś wadę, ponieważ yy, nie zawsze jakbym by to, powie, jak to powiedział, chcą. Tych tutaj elementów od razu mówię, że nie ma. Zwyczajnie, ponieważ je tutaj wczepiłem z elementów zapasowych. Przejdźmy teraz do dodatkowych akcesoriów. Pierwsze z nich to taka oto, no nie wiem, buława. Pół buława, pół piła. Na początku, gdy widziałem zestaw, wydawało mi się, że jest tutaj element takiego jakby wentylatora. Jednak teraz się zorientowałem, że są to elementy od topora. Tak więc, moi drodzy widzowie, jeśli w tym oto... To porze, brakuje Wam drugiego ostrza. Możecie śmiało wczepić ten i zobaczyć, jak to się prezentuje. Ostatnim elementem jest taki oto koszur magnetyczny z bronią magnetyczną. No i powiem. Cóż, tego, takiego czegoś broni magnetycznej jeszcze w Nexo lego nie widziałem, więc tutaj jest olbrzymi plus. Bardzo mi się podoba, tylko nie wiem, które tu jest północne, które południowe. Niby, niby, wydawałoby się, że tu powinno być N, tutaj E, ale widziałem magnesy, w których jest inaczej. Wiecie co? Gdybym miał takie małe magneski, które by miały odpowiednią że tak powiem, moc, to bym je tutaj wsadził gdzieś, jakby się zmieściły. I by to naprawdę działało. Cieka ciekawe, czy mógłbym takie coś wykombinować. Sama postać z, z Magnesem prezentuje się tak. Zestaw zawiera trzy nexomoce. Główna z nich tworzy wielkie pięści, które to atakują z góry wrogów z wielką mocą, wielką siłą niżym golem. Ta oto moc, ona nazwie Magnetyzm, przyciąga wrogów, dzięki czemu możemy ich łatwiej zatkować, a ta nie pozwala nam spetryfikować wrogów, dzięki czemu stają się oni praktycznie bezbronni. Niestety nie mam Wam obecnie jak pokazać tego nażywca, ale być może jak będę robił kolejny let's play z tej gry, to będę mógł Wam pokazać. Z pewnością Was powiadomię wtedy o tym. Reasumując, po raz kolejny mamy świetnego ultimata. Owszem, nieco się różni, ale i tak wysoki poziom jest zachowany. No i między innymi to, że Lens miał przezroczystą zbroję, a te a nasz Axli nie ma, jest re rekompensowane przez lepsze uzbrojenie, więc tak czy inaczej wychodzi niezwykle dobrze. Do tego te wielkie piąchy, którym dodatkowo, jak zapomniałem Wam powiedzieć, można tym oto pokrętełkiem uderzać, co sprawia, że nasz aksl młodszy, jak na takiego osiłka przystało. A oto i cała moja kolekcja rycerzy Ultimate. Prawie wszystkich z nich Recenzję mogliście zobaczyć na moim kanale. Jedną dosłownie przed chwilą, inną niedawno. Tam, jako pierwszą, i nie było to zbyt udana recenzja. Tego jakiś czas później, a tej no cóż, niestety nie. Z przyczyn sam nie wiem jakich. Jeśli chcecie, napiszcie. Oczywiście, jeśli chcecie mnie powiadomić, to możecie wówczas powiedzieć, czy chcecie jej recenzję, żeby to, że tak powiem, nadrobił. Pewnie się okaże, jak na moją pamięć, że jednak to zrobiły mi recenzję jak znam życie. Tak czy inaczej, napiszcie, jeśli chcecie, a jeśli nie chcecie, i tak pewnie zrobię, żeby, no cóż, pokazać tym, którzy nie widzieli. Oto jest moja cała kolekcja Ultimate, czyli jedny i według mojego zdania... No cóż, jednych z najlepszych zestawów Nexonites i tych, które bardzo rzuciły mi się w oczy. Starsi fanilego z pewnością widzą tutaj pewne nawiązanie, jeśli już mam podsumowywać, ultimate. Mianowicie do Knights Kingdom 2, konkretnie tych pierwszych rzutów, kiedy to była, była kipa kilku rycerzy. Każdy z nich miał inny kolor, i inny herb. W ogóle fajny był czas te herby, a nie, herbia, nie jak później, że tylko yy, herby, nie, herby lwa. Tych to było aż od groma. Bodajże niebieski, czerwony. Myślałem, że był przywódcą, bo <tak>, tak dziwnie się czasami układa, że zawsze czerwony jest dowódcą. Był jeszcze zielony oraz fioletowy. Miało niektóre dość ciekawe imiona, takie bardziej słowiańskie. Tutaj mają bardziej angielskie, ale dzięki temu można wyczuć fajne nawiązania. Lens, Na lansa, axel, axel, topór, czy mace, sea mace. Aron to chyba od arrow, czyli strzała, a kleja to nie wiem. Dobra, tak się prezentuje cała kolekcja Ultimate'ów Rycerzy, czyli przepięknych, e, niesamowitych zestawów, w których to mamy. Aż 12 w tym przypadku. Tchu, 15 neksomocy. No dobra, to na razie na tyle. Oto cała moja kolekcja. Tych, jak się ustawiam trochę do jakiegoś zdjęcia grupowego, czy jak się pożegnają z nami. To już wszystko. Nie, 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 nie. Co, to, co, nie. Ale klej musi być na przodzie. Przepiękny klej. Przepięknych barwach. Teraz już naprawdę się z wami żegnam. Przywódca też się z wami żegna. Uć, wypadło. I wszystkie, wszyscy inni rycerze też się z wami żegnają. Trzymajcie się. Cześć!